Sprawy wycinki drzew w ścisłym sąsiedztwie Parku Śląskiego ciąg dalsze. Po społecznikach teraz swój sprzeciw wyraziła również chorzowska prokuratura, która złożyła wnioski o wznowienie postępowań administracyjnych. Deweloper znalazł sposób na wycięcie ponad tysiąca drzew w otulinie parku bez zgody Urzędu Miasta Chorzów wystarczyło zgłoszenie takiego zamiaru. To teraz będzie sprawdzał prokurator Łukasz Konziałka. Postępowanie prokuratury rejonowej w Chorzowie ma wyjaśnić, jak doszło do tego, że przy Parku Śląskim dzisiaj jest taki krajobraz. Prokurator złożył też wnioski do prezydenta Chorzowa o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań administracyjnych. Tych postępowań, które zakończyły się brakiem sprzeciwu ze strony organu. Na dokonanie tej wycinki drzew. Jednocześnie prokurator wniósł również o wstrzymanie realizacji tych decyzji. No jak wiemy, no to już jest troszkę na to za późno. Prokuratura spóźniła się o kilka dni. Jednak jeszcze w trakcie wycinki i zanim transporty z drewnem zaczęły wyjeżdżać z ulicy Targowej, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło Stowarzyszenie Nasz Park. Roślinę usunięto po zgłoszeniu przez siedmiu prywatnych właścicieli zamiaru wycinki, łącznie około 1200 drzew. Drzew. Były drzewa, krzewy runoleśne, tu mieszkały zwierzęta, mieszkały ptaki, mieszkały owady, więc to był zupełnie inny obszar niż to, co dotyczy tej. Procedury uproszczonej. Procedura uproszczona nie wymaga zezwolenia na wycinkę. Urząd przyjmuje zgłoszenie, przeprowadza oględziny i od tego momentu w ciągu 14 dni może wnieść sprzeciw. W wymaganym terminie zastrzeżeń do zgłoszonej wycinki miasto nie miało. Doszło więc do wyrażenia milczącej zgody. Później chorzowski urząd wydał zaświadczenie. Prezydent miasta Chorzów zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Do usunięcia drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Targowej w Chorzowie? Tego sprzeciwu ustępujący prezydent Chorzowa Andrzej Kotela i jego urzędnicy nie wnieśli, choć zdaniem obrońców Parku Śląskiego powinni. Właściciel firmy, która w ciągu czterech dni zlikwidowała zieleń na działce przy ulicy Targowej, uważa, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Musi być łączna inwentaryzacja do zgłoszenia i organ to weryfikuje. Ma potem czas na wniesienie sprzeciwu zgodnie z ustawą, i tak naprawdę nic tutaj skomplikowanego. To wszystko jest jasno, czytelnie, jednoznacznie opisane w ustawie ochronie przyrody. O ile przepisy są jasne, o tyle działania urzędników nie. Prokuratura nie wyklucza też, że doszło do zatajenia planu prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. W takim przypadku wycinka tylko poprzez zgłoszenie nie mogłaby zostać zrealizowana. Dlatego prokuratura przyjrzy się sprawie również pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącym działania urzędników Urzędu Miasta Chorzowa, polegających na niewniesieniu sprzeciwu. One będą również badane z punktu widzenia karnego. Urząd sprawy nie komentuje, a jeden z właścicieli terenu, związany ze spółką Green Park Silesia, odsyła do firmy, która wycinkę wykonała. Na razie nie ma pewności, czy ktoś za nią odpowie. Można zakładać, że skoro drzew już nie ma, to prędzej czy później jakaś inwestycja się tu zacznie.